Podczas środowej sesji Rady Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie skupiono się na dwóch projektach termomodernizacyjnych, które planowane są już od długiego czasu. Burmistrzowi jednogłośnie udzielono upoważnienia do złożenia wniosków o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów związanych z remontami zachodniego skrzydła pałacowego oraz Muzeum w Sielpi. Sprawa Muzeum Staropolskiego w Sielpi ciągnie się od jesieni 2017 roku, gdy po przejęciu na własność terenu Panoptikum rozpoczęto starania o jego przebudowę. Niestety mimo wygranej w sądzie po odrzuceniu wniosku o dotację wciąż nie widać pozytywnej prognozy dla tej sprawy, o czym mówił nam wiceburmistrz Końskich Krzysztof Jasiński. Projekt przebudowy został oceniony bardzo wysoko, niemniej jednak poprzednie władze Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nie uznały za możliwe przeznaczenie środków na ten cel. Wskutek różnego rodzaju perturbacji wynikających z niejasnych kryteriów, które zostały upublicznione w ramach tego zadania, Gmina Końskie, nie otrzymując środków finansowych, złożyła odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, biorąc pod uwagę swoje możliwości i swoje kompetencje. Niestety nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek się zmieniło. Pomimo korzystnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego raczej środków nie otrzymamy, stąd nasze działania dotychczasowe. Drugim projektem, nad którym głosowano podczas sesji, jest termomodernizacja zachodniego skrzydła urzędu. Jest to część Pałacu Małachowskich, która nie została odnowiona podczas prac remontowych skrzydła wschodniego. Możemy się spodziewać odnowienia wizualnego budynku oraz wymiany instalacji grzewczej wewnątrz. Są to działania, o których w ramach rewitalizacji miasta myśleliśmy i przewidywaliśmy zrealizowanie szczególnie budynku zespołu pałacowo-parkowego, ale niestety jest to zadanie, które wykracza na dzień dzisiejszy poza możliwości finansowe gminy, w związku z tym, że w ubiegłym tygodniu pojawiła się wyjątkowa możliwość ubiegania się o te środki w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z programu Budownictwo Energooszczędne i Zmniejszenie Zużycia Energii w Budownictwie. Stąd decyzja, żeby wystąpić o te środki. W związku z tym dzisiaj niezbędna była sesja Rady Miejskiej, która to może upoważnić burmistrza do ewentualnego podpisania umowy i przyjęcia środków finansowych na ten cel. Stąd zwołaliśmy nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej po to, żeby nie tylko mieć oba projekty uchwał, ale również i mieć te półtora czy dwa dni na dopracowanie wniosków i ich złożenie. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów upływa 20 września. Kosztorys remontu Muzeum Staropolskiego w Sielpi opiewa na ponad 6 600 000 zł. Natomiast na działania związane z budynkiem Urzędu Miasta przeznaczonych ma być 8,5 miliona złotych. Przygotowanie potrzebnej dokumentacji będzie gminę kosztować 10 tysięcy złotych. Na ten moment nie wiadomo, ile procent może wynieść dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że wybrane projekty mogą liczyć na wsparcie nawet na poziomie 80%.